Cześć, z tej strony Jola Mazurek. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. Dzisiaj, jak widzicie, przychodzę do Was z małą torebką. Torebka typu worek, taka sakiewka ściągana na ściągacz. Tak, zrobiłam taką torebkę w kolorze czarnym klientce, bardzo się jej spodobała, więc pomyślałam sobie, dlaczego nie. Nie mam takiego typu torebki u siebie na kanale, więc przy okazji też zrobię z nią filmik i pokażę Wam, jak łatwo i szybko można właśnie sobie taką torebunię niedużą zrobić. A myślę, że niejednej z Was przyda się w garderobie tego typu właśnie torebka. Torebkę wykonałam, jak widzicie, z bardzo dobrej jakości przędzy bawełnianej Bobilon Medium. Jest to przędza bawełniana o szerokości 7-9 mm i na tą torebkę zużyłam jeden motek na torebkę i na tej sporej wielkości chwost. Chwosta w tym filmie nie będę pokazywała, bo filmik z tym chwostem mam już na swoim kanale i jeśli chcecie zobaczyć, jak go robiłam, to oczywiście zapraszam na filmik i link do niego zobaczycie tutaj u góry w rogu. Całość torebki robiłam szydełkiem ergonomicznym firmy Prym w rozmiarze 8 mm i użyłam jeszcze do tej torebki ściągacz z ekoskóry z metalowymi końcówkami. Użyłam również dwóch karabinczyków okrągłych FIT34. Do chwosta użyłam karabinczyka metalowego 12 mm i ja do swojej torebki zastosowałam krótki pasek na karabinczykach. Można oczywiście sobie zastosować długi pasek, można użyć łańcuszka, można sobie pasek wyszydełkować, wszystko zależy od Waszego gustu. Taką torebkę zrobiłam na zamówienie klientce w kolorze czarnym, bardzo jej się spodobała i pomyślałam sobie, że właśnie dlatego zrobię z taką torebką filmik na swój kanał, bo jeszcze takiego typu torebki nie mam. Wszystkie materiały potrzebne do wykonania tej torebki możecie zakupić w moim sklepiku na www.wool.pl. Zapraszam. Całość torebki robiłam półsłupkami krzyżykowymi. Jest ona zrobiona na okrągłym dnie. Nie ma w niej naprawdę nic skomplikowanego, a całość, przyznajcie, wygląda bardzo ładnie i bardzo zgrabnie. I mam nadzieję, że ona się Wam spodoba i zechcecie takie torebeczki właśnie sobie robić. Także nie przedłużając już wstępu, zapraszam Was do dalszej części, gdzie krok po kroku pokazuję, jak ją wykonałam. Zaczynam od zrobienia magicznej pętelki. Magiczną pętelkę robię w taki sposób, że zawijam sobie, tutaj zostawiam sobie troszeczkę przędzy. Zawijam sobie teraz przędzę roboczą wokół dwóch palców. W środek tego kółeczka powstałego wkładam szydełko i wyciągam sobie przędzę roboczą na zewnątrz. I robię jedno oczko łańcuszka. Następnie robię 6 półsłupków. Ale że tą torebkę w całości będę robiła półsłupkami krzyżykowymi, więc tutaj będę zawijała troszeczkę inaczej przędzę. I tutaj się przyjrzyjcie. Wkładam w kółeczko szydełko. I od góry zahaczam przędzę, wyciągam i robię półsłupek. I teraz już normalnie przędzę zahaczam od spodu. Zrobiłam pierwszy półsłupek i znowu w kółeczko wkładam przędzę roboczą, zahaczam szydełkiem od góry, wyciągam na zewnątrz. I teraz już od dołu normalnie zahaczam przędzę i robię drugi półsłupek. I znowu w kółeczko wkładam szydełko, przędzę roboczą zahaczam od góry, wyciągam i od dołu zahaczam przędzę roboczą szydełkiem i robię trzeci półsłupek. I znowu w kółeczko wkładam szydełko, od góry zahaczam przędzę, wyciągam na zewnątrz, teraz już od dołu zahaczam przędzę roboczą szydełkiem i robię czwarty półsłupek. Piąty i ostatni. Szósty. Wyciągam sobie teraz w taki sposób przędzę tutaj z kółeczka i mocno zaciągam. Na tyle mocno, żeby nie urwać tutaj sobie przędzy, tak? Więc kontrolujemy tą siłę. I teraz całość torebki będę robiła ślimaczkiem, czyli nie będę kończyła poszczególnych okrążeń, bo nie chcę, żeby to łączenie okrążeń było widoczne. Więc biorę sobie marker w postaci sznurka w innym kolorze. Wkładam go sobie teraz tutaj na koniec
okrążenia i za każdym razem będę to robiła po przerobieniu całego okrążenia w całości. I teraz znowu robię półsłupki krzyżykowe i tym razem już od tego momentu do końca torebki będę wbijała szydełko zawsze pod dwie nitki oczka, tak? I przechodzę do drugiego okrążenia, w którym zwiększę ilość półsłupków do 12, czyli w każdym oczku będę robiła po dwa półsłupki. Wbiłam szydełko w pierwsze oczko, od góry zahaczam przędzę i wyciągam ją sobie na zewnątrz. I teraz od dołu łapię przędzę roboczą i robię pierwszy półsłupek drugiego okrążenia. I jeszcze raz w to samo miejsce wkładam szydełko, od góry zahaczam przędzę, wyciągam ją sobie. Od dołu zahaczam przędzę i robię drugi półsłupek. I pierwszą sekwencję mam zrobioną i w taki sposób powtarzam i jeszcze 5 razy. I przechodzę do okrążenia trzeciego, w którym będę robiła sekwencję. W pierwszym oczku 2 półsłupki, a w drugim 1. Przekładam sobie marker znowu na początek okrążenia i teraz wbijam szydełko pod dwie nitki pierwszego oczka i w nim robię 2 półsłupki. Nie zapominam, że robię krzyżykowymi półsłupkami i to pierwsze złapanie nitki roboczej muszę zrobić od góry. Wyciągam sobie przędzę, chwytam już teraz nitkę od dołu szydełkiem i robię pierwszy półsłupek. I znowu wkładam w to samo miejsce, od góry chwytam przędzę, wyciągam. Teraz już od dołu chwytam przędzę roboczą i robię drugi półsłupek. Zrobiłam 2 półsłupki w jednym oczku i teraz w drugim oczku robię 1. I znowu przędzę chwytam od góry, wyciągam. Teraz już chwytam od dołu i robię półsłupek. I tą sekwencję 2, 1 powtarzam do końca okrążenia i jeszcze 5 razy. Przechodzę do okrążenia czwartego, przekładam sobie marker i teraz będę robiła 1, 1 i 2, czyli wbijam pod pierwsze oczko, pod dwie nitki szydełko, chwytam od góry nić roboczą i robię pierwszy półsłupek. W drugim oczku znowu wbijam pod dwie nitki, od góry chwytam przędzę i robię półsłupek. I w trzecim oczku znowu robię 2 krzyżykowe półsłupki. I tą sekwencję powtarzam jeszcze 5 razy do końca okrążenia. Przechodzę do okrążenia piątego, w którym zwiększę ilość półsłupków do 30 i będę robiła w pierwszym oczku 2 półsłupki, a w trzech kolejnych oczkach po jednym. W pierwszym oczku wbijam pod dwie nitki, od góry chwytam przędzę i wyciągam ją. Zobaczcie, tutaj uwaga na taką wysokość, tak, żebym, zobaczcie, jak mam ułożone szydełko, to ta pętelka jest na równi z tą pętelką, którą miałam już na szydełku. I teraz robię pierwszy półsłupek. I w tym samym oczku robię jeszcze jeden. Jak będziecie sobie tak wyciągać właśnie tą przędzę wysoko, to gwarantuję Wam, będzie Wam się to bardzo łatwo i bardzo lekko przerabiało. I w trzech kolejnych oczkach robię po jednym półsłupku. I tą sekwencję powtarzam jeszcze 5 razy do końca okrążenia. Przechodzę do szóstego okrążenia, w którym zwiększę ilość półsłupków do 36 i będę robiła w pierwszym oczku 1, w drugim 1, w trzecim 2, w czwartym 1 i w piątym 1 półsłupek. Więc robię w pierwszym oczku robię pierwszy półsłupek pojedynczy. W drugim oczku robię drugi półsłupek pojedynczy. W trzecim oczku robię 2 półsłupki. Jeszcze raz wbijam to samo oczko i robię drugi półsłupek. I teraz w czwartym oczku robię 1 pojedynczy i w piątym oczku 1 pojedynczy. I tą sekwencję powtarzam jeszcze 5 razy do końca okrążenia. Zrobiłam 6 okrążeń dna i na koniec 6 okrążenia w okrążeniu mam 36 półsłupków. I teraz przerabiam po jednym półsłupku w każdym oczku, nigdzie nie dodając żadnych oczek, żadnych półsłupków przez kolejnych 11 okrążeń. Pamiętam tylko o tym, żeby sobie wyciągać tutaj
nitkę i żeby szydełko z obiema nitkami na szydełku było w stosunku do robótki na poziomej linii. Więc w tym momencie życzę Wam przyjemnego, relaksującego dziergania i jak już przerobicie sobie wszystkie 11 okrążeń ścianek, to spotkamy się oczywiście i pokażę Wam, co robić dalej. Przerobiłam wszystkie 11 okrążeń, przerobiłam ostatni krzyżykowy półsłupek w okrążeniu i teraz wykonam jeszcze dwa oczka ścisłe, żeby tak złagodzić to zakończenie rzędu. Obcięłam sobie już przędzę i wyciągam ją. Teraz biorę igłę i muszę to ładnie wszystko zakończyć. Więc omijam jedno oczko, pod drugie oczko, pod dwie nitki, od dołu albo od góry wbijam igłę i teraz od przodu wbijam igłę w miejsce, z którego wychodzi mi przędza. I przebijam się do tyłu, tak? Całkowicie do tyłu. Tutaj zaciągam, żeby zrobić taką ładną łezkę, ładne oczko. I teraz muszę sobie tą moją przędzę wszyć, ukryć tutaj z tyłu. Nadałam temu troszkę takiego kształtu, to teraz idę pod żelazko, tak? Nagrzeję sobie mocno żelazko z dużą ilością pary. W środek włożę ręczniki, żeby to wypchać mocno i parą raz przy razie to odparuję i też jeszcze to ponaciągam. Wtedy ta przędza też się jeszcze tak rozpuszy, rozprostuje jeszcze bardziej i jeszcze ładniej będzie ta torebka wyglądała, tak? I wtedy jak będzie jeszcze wilgotne, to można ją sobie jeszcze ponaciągać i nadać jej takiego fajnego już kształtu ostatecznego. Jak już mamy całą torebkę gotową, to został nam ostatni etap zamocowania wszystkich tych dodatków, tak? Można sobie wszyć podszewkę, u mnie na tym etapie jeszcze podszewki nie ma, natomiast tutaj w tym filmiku pokażę Wam jeszcze, jak mocuję właśnie tutaj te wszystkie metalowe i z ekoskóry dodatki. Więc tak, pierwszym rzeczą będzie zamocowanie sobie tutaj do torebki tego ściągacza, żeby można było ją sobie ściągnąć. I jak to robię? Składam sobie torebkę na pół, tak? I tutaj tym przejściem, gdzie zakończyliśmy robótkę dwoma oczkami ścisłymi, to żeby było złożone z boku, bo tutaj sobie założymy karabinczyk i tego po prostu tak nie będzie mocno widać, ukryjemy to też w ten sposób. Składam sobie na pół, tak, żeby po to, żeby sobie zaznaczyć tutaj te boczne ścianki i później składam to w taki sposób, tak, z jednej strony i teraz z drugiej strony. O, i teraz można sobie to czymś tutaj zblokować, przytrzymać, bo teraz musimy równo założyć sobie ściągacz. Więc przytrzymujemy sobie to. Możemy sobie zaznaczyć. O, w ten sposób. Bierzemy sobie ściągacz i wkładamy, nie wiem, jeden albo dwa rzędy niżej. Na środku. Tak, żeby tutaj wychodziło nam z drugiej strony w odstępie jednego półsłupka. I teraz dokładnie wkładamy to sobie tutaj na tym złożeniu i przeciągamy znowu do środka. Jeden mamy. Teraz od razu wychodzimy w taki sposób z tyłu, tak? Czyli przez jedną, przez drugą, przez trzecią i przez czwartą. I teraz powtarzamy czynność z drugiej strony. Tak jak mamy tu, to teraz robimy to samo z tej strony. Przez jedną ściankę, od razu przez drugą, przez trzecią i wychodzimy jeden półsłupek obok tego, jak mieliśmy z przodu. O, w taki sposób. O, i zobaczcie, jak sobie mam to tutaj założone w środku, tak? Jak to wszystko tutaj u mnie wygląda, tak żebyście wiedzieli, jak to zrobić u siebie. Jak to ściągnę,
O, to żeby złożyło się nam w takie coś. I teraz ten pozostały paseczek muszę przeciągnąć przez ściągacz. O. I teraz jak już mam to wszystko ładnie tutaj założone, to zostanie mi jeszcze założenie tych metalowych końcówek na końcu paseczka. Po prostu przeciągam i robię taki supełek na samym koniuszku paseczka. Jeszcze raz. Robię supełek. I wciągam go, wpycham go tam do środka. O, widzicie? I to samo robię z drugim. I teraz dwa karabinczyki FI34 ja mam akurat. Zakładam tutaj na górę torebki. Z jednej strony, z drugiej strony. I to samo robię po przeciwnej. Z jednej i z drugiej. I zapinam paseczek. I teraz jeszcze zakładam chwost. I wszystko mam już gotowe. I mam nadzieję, że to, co Wam przed chwileczką pokazałam, pozwoli Wam tą torebkę zrobić bez najmniejszego problemu. Nie ma w niej nic skomplikowanego. Wiem, że jesteście zdolni, wiem, że dacie radę i wiem, że te torebki właśnie bez problemów zrobicie. I to jest wszystko, co chciałam Wam pokazać w filmie. Natomiast na sam koniec oczywiście chciałam Was jeszcze zaprosić do tego, żebyście subskrybowali mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I wciskali ten czerwony dzwoneczek, który jest pod spodem, bo dzięki niemu będziecie dostawać powiadomienia o każdym kolejnym moim wrzuconym filmiku na kanał. Jeśli zrobicie te torebki, to bardzo Was proszę, żebyście mnie oznaczali, hashtagowali Jola Mazurek, bądź też na Facebooku Małpa Jola Mazurek, bo wtedy będę Wasze torebki, Wasze prace widziała i będę wiedziała, że to, co tutaj robię na tym kanale, ma oczywiście sens. Za wiele Waszych oznaczeń oczywiście bardzo Wam serdecznie dziękuję, bo widzę to, co robicie i dodaje mi to naprawdę skrzydeł. Jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i oczywiście ślad po sobie w postaci komentarza. I to jest już koniec, to już jest wszystko, co chciałam Wam pokazać i powiedzieć. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!